Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Zielony Koncern. W dzisiejszym odcinku będziemy jechać po odbiór szczep, które zamówiłem już dawno. Pieniądze są już przelane. I co? Chciałem jeszcze Państwu powiedzieć, że chyba decyduje się na sprzedaż tego Ursusa, ponieważ już ledwo co pali, patrzcie. No, że tak go mogę sprzedać. Teraz zapalił, ale tak normalnie to nie pali. Widzicie? No. Moim zdaniem tego też trzeba sprzedać już powoli. Z pieniądze za prosa kupimy może jakiś nowy. No i właśnie tutaj tak Deutsch stoi sobie. I właśnie tutaj poszło przemeblowanie trochę podwórka. Bo jak widzicie, dostałem dotację na zwiększenie właśnie biny. Wziąłem ogólnie dopłaty na powiększenie bin i w ogóle przeniosłem stamtąd tu. Panowie się zgodzili, że tak można. No i właśnie tak zrobiłem. Tutaj też wiatę postawiłem z Unii. Dopłat. Tam się ścina dach, tak ma być. Tutaj krufy na razie jeszcze nie mam. Myślę, że jak sprzedam proszę, to nie wiem. Kiedyś może będą. Tutaj właśnie ten silos duży. Tak wszystko ma być. Tutaj agromas stoi, tutaj normalnie stałe maszyny jak stoją. Szczepa czeka, właśnie bo ja kupiłem 3 przyczepy, nie powiedziałem. Do tej jednej jedną i dwie takie już lepsze. Bym tak powiedział. I na tą misję musimy zabrać 2 traktory. Myślałem na początku o 2 Ursusach, ale widzę, że ten Ursus to w ogóle nie da rady. Więc pomyślałem tutaj o tym, co tu właśnie zobaczycie. O tym pomyślałem. Tylko trzeba było obciążnik odpiąć. No i właśnie tak to ja widzę tutaj sobie. Może też czasami gry nie słyszeć, ale mi się wydaje, że będzie słuchać grę. Normalnie. Mam się na słuchawkę grę, żeby polepszyć jakość wszystkiego. Staram się. Hamulec ręczny. Opuść. Drugiego Deutscha weźmiemy i pojedziemy. Już się ten grzeje. Ten to zawsze odpali. Coś go przydusiło. Nie wiem, co się dzieje. Ten zawsze, no. Niech ten pojedzie za tym. To się nie zbuguje. Nie, on się nie buguje. Ten Deutsch, ten się Deutsch nie buguje, ale na przykład się Deutsch zbugował z Ursusem, nie? No czekajcie, bo to jest nie tak jak trzeba. Co nie może wyjechać? Jezu, to za pracownik. To mu zwiększamy. Aha, trochę ma być większy. Ja sobie potem rozłożę kuguty. Bo tutaj musiałem to, żeby się do wiaty nie mieściłem. Ale to dziwny dźwięk.
Dlaczego on tak wolno jedzie? I to parafii. Tylko on 40 będzie jechał. A to do tego. Dalej, już tak jedzie se. Po swojemu. Tutaj właśnie jedziemy do takiego pana, zaraz wam pokażemy. Trochę tak jeżdżę jak opijanemu, ale... Będziemy musieli, o, aż bym walnął. Jeszcze będziemy musieli wapno przywieźć. Jezu. Ludzie. Za idiota. Jest taki idiota. Sorry, że tak generalnie przecież jak tu można wyjąć. Zarąbię. Właśnie jestem ciekawy, co on to wyczyni. Odbił, dobra. Powiem wam, że zauważyłem przy zmianie kamery w farmingu, ciągle zaczyna przehamowywać. Widzicie? Kiedy zmieniał kamerę, będzie hamował. To właśnie zauważyłem już dawno. Nie wiem jak wy, ale ja to właśnie tak przeuważyłem. Zaczekam na tego z tyłu, bo ciągnie się ja. Ja mogę już jechać, tylko tu nic nie jedzie, dobra, to zabijasz. Nie wiem, że ja wczoraj grałem w BTS-a, to fajnie się gra. Dawno nie grałem. Deszcz sobie padał. Właśnie zjeżdżamy do firmy. Otwarty, no właśnie. Jesteśmy tak właśnie jakoś. Oj, tak jak tu widzicie metal tech na zamówienie. Są. Ty ziomuś już tu stój. Ty to sobie zapinasz te dwie i jedzie, ja teraz z tobą. No właśnie, tak jak mówiłem, 3 przyczepy kupiłem. Też właśnie dopłaty dostałem na młodego rolnika, na to i tak właśnie te dopłaty wyszły. Ale powiem wam, że się bardzo cieszę. Dzięki dopłatom jakiś właśnie jest sens, a tak to bez dopłaty to jeszcze musimy dzisiaj prosto sprzedać. Muszę wyjechać chyba na 2 zestawy i już. I tak to właśnie działa.
No widzicie, ten też nie jest zbugowany. Ale za Ursus już nie wolno jechać, czyli Ursus nie może być na follow me. A czekajcie, tam w czym koguty rozłożę. Przecież Jezu, jaki to jest idiota. Szczetura moja pistole. Przepraszam. No i dobra, czekajcie. Prostujmy się, prosto. Sobie światła zapadałem, bo trzeba też jeździć ze światłami. Tak jest w naszym polskim prawie, w realnym życiu. Ja się tego zamiar stosować chyba. No więc niech kobieta jedzie za mną, a ja jadę. Światła włączymy, o. No. A, i zapomniałem, jak jesteśmy w firmie. Agro Effect. No, i tu właśnie tego, w tej firmie u pana Zbigniewa kupiłem właśnie te przyczepy. Nie, tu się w ogóle rozładował tir, bo nie, właśnie taki był plan. Tu jest duży plan w miarę, więc jeszcze z tamtej jechał strony, to akurat. I tak właśnie jakoś wyszło po mojej myśli. Nie wiem, czemu tak jeździ z zygzaczkiem. A my się tam jak w skrzyżowaniu widzimy, panie. No. Właśnie, patrz, nie sugerujcie się tym liścikiem w traktorze, bo po prostu mam na skrzyni więcej kilometrów, bo dodałem sobie właśnie na nie. Bo to jest ciągnik, który powinien właśnie tyle jeździć, tyle sobie dałem na skrzyni. No, teraz będzie miał dojść co robić, a nie. A ja słyszę z daleka. Jak piszczy. No, no. Dało radę. Dobra, panowie, rura. Panie, panowie, rura. Nie wiem, czemu tak mówię, przyzwyczajenia. Ten odcineczek właśnie tak będzie i mi się wydaje, że w tym odcineczku na szybkości się jeszcze zrobi wywóz na dwa zestawy, tak mi się coś wydaje, bo dużo jest tego. A i nie mogę obiecać jak zwykle. Teraz zobaczymy, ile tego jest, bo zapomniałem nawet, ale ja właśnie ile tego jest, ale musimy się jeszcze tepnąć szachnę, więc myślę, że po cięciu się krótkim zobaczymy i coś z tego będzie. Ja już i tak na zimę nic nie sieję, więc mogę tepnąć już czas na zimę, żeby sprzedać to proszę fajnie. Jak z tym agrotronem? Nie, jedzie, nie zablokował. Chwała jemu. Dobrze. Przyjechałeś. Kierunki w moim przypadku. No i dobra. Został w tyle strasznie. Czemu to tak?
jak ten tu wleci. No, pokaż. Nie wiem co powiedzieć, jak wyleciał. No nieźle wleciał i tyle mogę powiedzieć. Ej, ja myślałem, że gorzej wleci, że walnie o płot, ale to była szybka akcja, kontra, tutaj, to. Właśnie ten szczepimy z tą. Tak mi właśnie spasowało się to. Taką właśnie chciałem, żeby się spasowało, żeby dwa zestawy. Jeśli jedna osoba dojdzie do mnie, bo wiem, że mi się wydaje, że modpaczek zrobię i ktoś ze mną zagra. I jakoś wyjdzie. Ale to zobaczymy. Kurde, czekajcie. Ile tu brakuje? W ogóle źle podjechałeś, człowieku. Więc tak jak mówiłem wcześniej na samym początku, że sprzedajemy Ursa właśnie. On będzie tutaj na sprzedaż. I my go, ja go sprzedam. Myślę, że znajdziemy jakiegoś kupca na wymianę jakiegoś lepszego i już. Tylko wiecie właśnie jak to będzie. Właśnie. No i taki właśnie ładny zestaw mi się tutaj zgrał, jak widzicie. Niebieski taki i taki mi się podoba. Widzicie, same koguty gasną po zgaśnięciu silnika. Mi się takie coś podoba bardzo. No. I w ostatnim czasie dodałem sobie właśnie Sleeper IC, żeby było wygodniej. Przepraszam. Katarek i tutaj właśnie uchalam tu mety, chyba tak, mety, bo mój kolega pomył, pozdrawiam bardzo serdecznie Bad Defina, właśnie mył go, więc jak mówiłem, usłyszyk pójdzie na sprzedaż, jednak napracował się, 13 motogodzin zrobił, to i tak nie jest dużo, ale wiecie jak to jest, no. I ja bym sobie tak na razie to zostawił i tepnę czas i mi się, myślę, że się widzimy w takim samym, takiej samej scenerii. Witam Państwa, widzimy się z bardzo podobnego miejsca. I jak widać, to jak było na poprzednim tutaj kawałku filmu. Tu już traktory są załadowane prosem. No prosem. Więc tak to oto wygląda. Musimy tutaj też mieć pług na przodzie, wypożyczyłem, bo przecież tutaj są całe drogi pozaśnieżane. O, tutaj ja by kawałek przejechałem, zobaczcie jak to będzie robić. I widzę, że w miarę okej to robi. Tu wiecie, gdzie jest, a gdzie nie ma śniegu. Jeszcze jak tu musiałem pobrać aktualizację, bo wyszła najnowsza i stwierdziłem, że pobiorę. Mówię, no czemu nie? I tak to jakoś właśnie wyszło. I zobaczymy, gdzie jest najdroższe proszę. Musimy tam jechać. Czemu tak dzisiaj? Wiesz? A, musimy się też do jutrzejszego dnia, dobrze? Świetniemy, zostańcie ze mną.
to wygląda, ale... jakoś wyszło. Niby ci dopada śniegu. Jedno i całować. Może śnieg będzie jechał z nami. Fajnie. Z tego co wiem, to latające drzewa poprawił pan autor. Nie chcę mówić nazwy. Tam do niego kanał, tam w opisie. Postaram się. Nie będę mówił nazwy, bo sam nawet nie wiem, jaką wymówić. Więc będziecie mieli w opisie. Nie chcę też, żeby wymówić źle, a potem będą pretensje. Więc wolę być. Wolę nie mówić. No proszę, proszę, tak, tak. Proszę. Dziwne rzeczy. Tak. Wszystko. Kurde, więc odcinek się nie uda. Aj. Nie wiem, co się dzieje. I tyle właśnie z odcinka. Nie wiem, co mi to. Trzeba wyjść i wejść. Znowu. Się odświeżyło. To nie może być wykonane. I... ktoś zauważył, właśnie sobie pomniejszyłem chudy. Żeby były mniejsze. Właśnie wygląda, może pocieszam drogi z nodów. Fajnie właśnie by to wyglądało, jak tak jadę z prostym i od razu odciężam drogi, ale... to już tak, tak pocieszam z nudów. Bo może są kontrakty na to. Nie. Transport. Nie, aha. Aha, nie ma kontraktów. Trudno. No, a ten dojść tak sobie średnio daje rady. Nie wiem czemu. Trzeba jest tam, że wszystko to zapinamy. Ale nieważne. Trudno zrobię coś z tym, bo tak nie może być, że proszę. Najwyżej sprzedamy brat, trudno się, nie wiem co się dzieje. Czemu to tak? Aż do 3000 i bym zarobił, a to nie chcę, żebym zarobił. Ładnie pracuje pszczoł. Kurde, nie wiem, nieudane będzie pewnie. Nie wiem, co teraz zrobię. Więc chwilowo się
Na tą porę z wami żegnam i widzimy się tak jakby teraz albo w kolejnym odcinku, zobaczymy co z tego będzie. Więc tak właśnie będziemy sobie odśnieżać, stwierdziłem, że można też nagrać z tego odcinek. I tak to właśnie będzie wyglądać. Bo i tak nie mam co robić, a stwierdziłem, że na tej mapie jeszcze nie ma jakiejś serii za dużej, więc ja stwierdziłem, że ja sobie wykorzystam tę serię na wszystkie sposoby, nie? I teraz właśnie stwierdzam, że jakieś zima to można z niej skorzystać, tak? No. Odśnieżamy trochę drogi, żeby to ładnie wyglądało. Więc właśnie tak mi się wydaje, że zrobię timelapsa i co? I widzimy się zaraz. Czekajcie.
Exits and exits, include to the pavement. Between the lines, I'll keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. Break away, forget your sober case. Stop dwelling on empty words. Stop stalling in the doorway. Cancel the cruise control. Switching in the manual. Don't you wanna feel right?
Więc tak, kończymy właśnie tutaj odśnieżanie. Dokończę je na dzisiejszym live'ie i co? Widzimy się na live'ie, są prawie codziennie. Będę ogłaszam, kiedy są live'y, kiedy nie. Więc zapraszam na live'a. No i dzisiaj nie jest odcinek właśnie. Ten odcinek będzie chyba na czwartek czy piątek, nie wiem. Więc osoby, które wiedzą, że są czasami live'y, to zapraszam. I pozdrawiam, dokończymy odśnieżanie na live'ie. Elo.